Miesiąc bez tramwajów na Jagiellońskiej, a także pierwszy remont Alei Waszyngtona, czy weekendowe zamknięcie Puławskiej wraz z otwarciem Dolnej, początek nowej Warszawy Gdańskiej, nowy dworzec i nowe przejście podziemne. TBM Anna zaraz dotrze do Chrzanowa. Warszawa Gocławek połączona z autobusami pośpiesznymi, czy wielkie otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w niedzielę 29 września. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Ciąząż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Dzisiaj w niedzielę, więc jeszcze się mieścimy w weekend. I zaczynamy standardowo od awarii w windnicach metra. Mamy 5 tygodni już niedziałającą widną na Stadionie Narodowym, 1 tydzień na stacji metra Centrum, Rondo ONZ i Mielin, Ratusze Sennał i Ursynów. To wszystkie stacje metra, na których aktualnie nie działa co najmniej jedna winda, a właściwie na każdej z nich po prostu nie działa jedna. I na większości od tego tygodnia tylko Stadion Narodowy jest wyjątkowy, albo od 5 tygodni nie działa. Tymczasem TBM Anna wywierciła już 939 metrów na stan, jeżeli chodzi o środę w tym tygodniu i mamy już właśnie ten postęp prac. Jak widzimy, bardzo mało już brakuje do wywiercenia do samej stacji metra Chrzanów. Odcinek tam ma mniej więcej 1000 metrów, czyli kilometr, więc de facto TBM na przełomie tego i kolejnego miesiąca, czyli na przełomie września i października, dotrze do stacji metra Chrzanów, ale się nie przebije. Ale o tym dokładnie za chwilę w materiale dotyczącym właśnie samej tarczy TBM. Ale najpierw remonty tramwajowe, bo trochę ich jest. Po pierwsze, przez miesiąc nie będzie tramwajów na Jagiellońskiej. Sytuacja jest taka, że dwie linie tramwajowe, które tam jeżdżą, czyli 18 wraz oczywiście z linią 20 będą jechać teraz do Ratuszowa ZOO. Będzie też oczywiście na tym odcinku zamkniętym, czyli właśnie pomiędzy Żeraniem FSO a pętlą Ratuszowa ZOO i dworcem wileńskim jeździła linia autobusowa zastępcza Z20. Natomiast czemu ten odcinek jest zamknięty na miesiąc? Bo teraz zamknięty będzie od najbliższego poniedziałku, czyli od 30 września do 31 października. Dlatego też, że prywatny deweloper buduje swoją inwestycję obok. I aby zakończyć tą inwestycję, a właściwie dowiedzieć kolejne etapy. Po pierwsze musi wybudować nowy przejazd w rejonie tego przejazdu tutaj drogowego. W tym miejscu będzie to być przejazd przez tory tramwajowe wraz z budową przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych po jednej, po drugiej stronie, wraz oczywiście z budą również na ulicy Jagiellońskiej i również z przebudowy tego istniejącego przejazdu w tym miejscu na nowe przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe i cały nowy układ drogowy. W ramach tej inwestycji również będzie budować całkowicie dwa nowe przystanki tramwajowe w tym miejscu Śliwice, które po prostu będą zgodne z nowym standardem, najprawdopodobniej również będą wydłużone. Więc trochę inwestycji tutaj na FSO, bo ten cały teren po FSO wraz właśnie z torem testowym całkowicie znika i jest tutaj dosyć potężna deweloperka. No i właśnie widzimy, że tu drugi etap jest budowany, no i w ramach niego, aby po prostu był dojazd do posesji, będzie budowany przejazd w tym miejscu przez tory tramwajowe. I dobrze, bo ten teren przez ostatnie ładne kilka lat, może niekoniecznie w tym miejscu, tylko na dalszym odcinku, był właściwie martwy. Tam nic nie było, te dane przemysłowe po prostu poznikały, a nikt inny tutaj właściwie nie jechał, pomijając kraniec Żerań FSO. Natomiast teraz ten teren się zmienia, przystanki zmieniają swoje nazwy i dobrze, według mnie to jest dobra informacja. A i tak tutaj ruch tramwajowy nie jest aż tak potężny, jeżeli chodzi o wykorzystanie, chociaż pętla jest całkiem pokaźna, no ale w przyszłości oczywiście wiadomo, że jak tramwaj pojadą dalej wzdłuż Modlińskiej, to będzie też tutaj większy ruch tramwajowy w tym miejscu, więc nie będą pewnie tylko łącznie dwie linie tramwajowe, ale pewnie pojedzie tutaj więcej. Też swojego ciekawa, jak to się zakończy. Pewnie 20 dojedzie do PKP Żerań, a 18 może pojedzie na Młociny, albo dalej pojedzie na Winnicę, bądź też na Tarchomin Kościelny. Kto wie? Zresztą inwestycja tramwaju wzdłuż Modlińskiej jest tak dalekosiężna, że nawet P+R może przy Winnicy w końcu powstanie. No bo wtedy w końcu będzie mogło tam skończyć dużo więcej tramwaju, bo nie tak jak aktualnie dwie linie, tylko na docelowym węźle będą chyba 4 perony tramwajowe. No brzmi to abstrakcyjnie, no i abstrakcją jest, bo nie ma finansowania na TP plus R, więc czekamy. Też na Choszówce ten tramwaj kiedyś miał tam pojechać, ale to wiecie, taka inna inwestycja, o której już właściwie wszyscy zapomniemy. Tymczasem, jeżeli chodzi o inne remonty tramwajowe, rozpoczyna się również ten remont tu, jeżeli chodzi o Aleję Waszyngtona i tam tramwaje również znikają od poniedziałku i nie będą tak jeździć przez dosyć długi czas, bo dopiero wrócą 20 października. W tym czasie linia tramwajowa 9 będzie jechać tędy objazdem, właśnie Aleją Zielenieską i później Krochowską, a pozostałe linie tramwajowe po prostu będą jechać tak samo, tym samym mniej więcej objazdem.
objazdem. Niemniej mieszkańcy tej części Pragi będą mogli właśnie korzystać z dziewiątki, więc pewnie są zadowoleni. Natomiast na Alei Waszyngtona będzie jeździć linia autobusowa zastępcza Z9, a linie autobusowe typu 521, a konkretnie 521, będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach po trasie na tym całym odcinku. Co ważne, jeżeli chodzi o te prace, co to tutaj jest realizowane? No, realizowane są w tych miejscach dwa przejazdy, są remontowane aktualnie, no i też jest budowane odwodnienie, są też przebudowy, jeżeli chodzi o przystanki tramwajowe, autobusowe i inne elementy, jeżeli chodzi o torowisko, to są remonty doraźne, natomiast docelowo oczywiście będzie budowana cała gruntowna przebudowa wraz najprawdopodobniej z całym nowym układem drogowym, z drogami rowerowymi i innymi bajerami. I ta inwestycja ma być realizowana po 2028 roku, jak będą oczywiście środki finansowe na tą inwestycję. Natomiast na razie wiadomo tylko łącznie jedno, że prace projektowe się rozpoczną niedługo. Na razie są już faktycznie informacje, ile firm się zgłosiło i te wszystkie firmy prawie mniej więcej się zmieściły w budżecie na tą inwestycję, czyli 9,5 miliona złotych. Będzie projektowanie. Projektowanie ma się zakończyć w 2028 roku. Tak, wiem, to brzmi jakby dosyć długo to szło, ale de facto prace projektowe się rozpoczną dopiero po podpisaniu umowy, czyli na początku 2025 roku, a wtedy to będą tylko łącznie 3 lata na projektowanie. Dalej długo, ale niech to będzie dobrze i porządnie zebrane i faktycznie ładnie się połączy ze tramwajem na Gocław również w przyszłości. Więc jak coś, tak to wygląda, jeżeli chodzi o Aleję Waszyngtona. Aktualnie są dosyć duże zmiany. Tymczasem również tramwaje zmieniają Puławską. Aktualnie Weekend Puławska jest jednokierunkowa na odcinku Przygoworka i Rakowieckiej. Tam aktualnie jedna z nich została po prostu całkowicie zamknięta i tyle. Nie ma co robić tam jakichś większych abstrakcji. No i w związku z czym aktualnie tam po prostu jest ostatnie frazowanie tego odcinka, jeżeli chodzi o połączenie tramwaju Drakowieckiej i Goworka i Puławskiej. Jeżeli jesteście ciekawi, to nie w tym tygodniu, znaczy w tym filmie z tramwaju do Wilanowa nie mam ujęć z drona na tym odcinku, bo nie dostałem pozwolenia od SOP-u na te latanie. Może za ponad tydzień polatam tam, jak dostanę w końcu, dogadam się z nimi, bo na razie jakoś tak źle idzie. Niemniej będę oczywiście walczyć, żeby w tym miejscu ponownie polatać i wam po prostu pokazać, jak to powstaje, jeżeli chodzi o tramwaj na Rakowieckiej i tutaj te pozostałe prace na Spacerzawa i Goworka. Natomiast ujęcia będą z ziemi i ten film z tramwaju do Wilanowa, który miał być wczoraj wieczorem, ale wtedy spałem, bo się obudziłem, de facto poszedłem spać o 15 i obudziłem się dopiero dzisiaj o 7, więc jakby ten film się pojawi dzisiaj wieczorem. Więc na spokojnie film z tramwaju do Wilanowa będzie i zachodnie pojawi się jutro. I pewnie coś jeszcze, bo może na LK7 wpadnę, albo na Warszawę Gdańską, zresztą po kolei, bo tam też są dosyć duże zmiany. Tymczasem tutaj, jeżeli chodzi o te weekendowe zamknięcie Puławskiej, to po weekendzie, czyli w poniedziałek, już tam wcześniej rano będzie można normalnie jeździć dwoma jezdniami Puławskiej i tak to już będzie na całą długość. Oczywiście pozostałe ulice tutaj wracają do swojego stanu sprzed budowy, pomijając Rakowiecką, gdzie cały czas oczywiście nie będzie wjazdu. No i też aktualnie w ten weekend dosyć mocno jeżdżą pokręcone te linie autobusowe, ale zanim do tego przejdę, to powiem wam, że jeżeli chodzi o pozostałe prace, jeżeli chodzi o wjazd w ulicę Rakowiecką, to ma się pojawić jeszcze za jakiś czas, czytaj mniej więcej pod koniec października. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie prace na tramwaju do Wilanowa, mają się zakończyć mniej więcej z rok, czyli na przełomie 3 i 4 kwartału 2025. Oczywiście tramwaje pojadą wcześniej, ale wszystkie prace, jeżeli chodzi o drogi, drogi rowerowe, chodniki, drzewa i tak dalej, to będzie realizowane jeszcze dłużej. Natomiast w ten weekend od poniedziałku, znaczy właściwie nawet od soboty, czyli od wczoraj, mamy przejezdną ulicę Dolną i to jest dobra informacja. Dolna jest aktualnie już przejezdna, dlatego też można było właśnie zamknąć w tym miejscu Puławską, aby po prostu ten ruch jakoś był utrzymany. I też aktualnie Dolną jadą właśnie te wszystkie linie pośpieszne, no i też Bagatelą. Jest to bardzo pokręcone, jeżeli chodzi o te objazdy. Niemniej Dolna jest już przejezdna i to w tym filmie też zobaczycie. Tymczasem, jeżeli chodzi o utrudnienia kolejne, to rozpoczynają się na Warszawie Gdańskiej i tutaj właśnie rozpoczyna się budowa drugiego tunelu, drugiego przejścia podziemnego pod peronami. Budowa będzie dość ciekawie realizowana, bo już się rozpoczęły prace, gdyż peron numer 2 został zamknięty od 24 września i tak mniej więcej przez miesiąc będzie zamknięty. I tak wszystkie perony i tory będą zamykane mniej więcej właśnie po miesiąc, czyli nawet peron 2, peron 3, peron 4 i peron 5 na końcu z całym odcinkiem torowym. I to będzie realizowane po miesiącu, bo jest to mniej więcej podobna metoda jak przy budowie tunelu w Sulejówku. Jednego i drugiego. Czyli metoda... Najpierw robimy ściany szczelinowe, znaczy robimy właśnie ściany, następnie robimy całą konstrukcję, jeżeli chodzi o stalowe właśnie te ścianki, które nam są wkładane. Znaczy wyrzuć, najpierw są stawiane te stalowe ścianki, na tym jest montowany tymczasowy wiadukt nad budową, a później pociągi wracają, jeżdżą po tymczasowych wiaduktach. Później oczywiście one będą musiały być zdemontowane. Przynajmniej tak to zrozumiałem, czytając ten artykuł, więc dosyć ciekawie to wygląda, dzięki czemu właśnie będzie można zamknąć te perony tylko na miesiąc. Budowa ma cała
trwać mniej więcej rok, czyli ma się zakończyć na koniec 2025 roku. I w ramach niego powstanie nowe przejście podziemne łączące wszystkie perony, włącznie z piątym, ale w jakiś pokręcony sposób, ale łącznie z peronem piątym, z metrem, z starym przejściem podziemnym. Nowe przejście będzie mieć i schody ruchome, i windy na wszystkie perony. Jedynki nie ma, więc na jedynkę nie będzie. Nawet będzie wyjście w kierunku Arkadii. I co ciekawe, będzie też wydłużenie peronu numer 5 do tych 300 metrów wraz również z budową zadaszeń, takich jakie znamy na linii obwodowej, na długości mniej więcej całych peronów, jeżeli chodzi o pozostałe perony, czyli peron 5, 4, 4 i 2. Więc w końcu ta Gdańska będzie wyglądać jakoś całkiem sensownie jeszcze przed przebudową średnicy, która ma się rozpocząć, tak jak już dobrze mówiliśmy, nie jeden raz, właśnie po zakończeniu prac na Warszawie Gdańskiej. I tak to mniej więcej się w miarę składa, jeżeli chodzi o te wszystkie zapowiedzi. Więc tak to wygląda. Inwestycja jest realizowana przez za około 80 milionów złotych. I tak to jest w tym miejscu aktualnie już realizowane. Więc może na Gdańską to wpadnę jeszcze, żeby też sobie nagrać i wam to wrzucić w najbliższych dniach. Tymczasem pasażerowie kolei doczekają się w końcu nowego dworca, jeżeli chodzi o Warszawę Gdańską również. Więc nie tylko łącznie będzie mieć nowe przejście podziemne, ale również nowy dworzec. Nowy dworzec będzie właśnie połączony z nowym przejściem podziemnym i starym. Jak to dokładnie będzie wyglądać, zobaczymy podczas już samego projektowania i podczas samych kolejnych prac. Ważne jest to, że właśnie kolej ponownie wznowiła przerwaną przed laty współpracę, dzięki czemu właśnie miotem prywatnym będzie powstawać inwestycja nie tylko budowy nowego dworca kolejowego, ale również budowy nowej części biurowej. W skrócie będzie 5 budynków. Jeden będzie dworcowy, pozostałe 4 będą biurowe i wszystko będzie połączone w ramach jednego węzła komunikacyjnego, węzła biurowo właśnie komunikacyjnego z metrem, z pociągami, z tramwajami, autobusami, no i oczywiście właśnie z biurami i dworcem kolejowym. To jest ciekawa koncepcja. Jeżeli jesteście ciekawi, jak coś takiego może działać i funkcjonować, zapraszam na Warszawę Zachodnią. Tam mamy już West Station, więc to jest mniej więcej podobna inwestycja, tylko zupełnie innej części Warszawy. Według mnie to jest strzał dziesiątkę, żeby faktycznie tą przestrzeń ładnie zrealizować. Ostatnim etapem będzie budowa samego nowego budynku dworcowego. Będzie właśnie 5 etapów na każdy z budynków. I co ja mogę powiedzieć? Czekam niecierpliwością, aby faktycznie, bo dworzec gdański to jest jakaś ruina, że tak to powiem. I no, miał swoje lepsze czasy naprawdę już dawno. Więc jeżeli by tam powstał jakiś nowy, pełno odjechany dworzec Warszawa Gdańska i ta przestrzeń by trochę jeszcze mocniej odżyła, chociaż według mnie Warszawa Gdańska nie jest jakoś zubożała, ale tam faktycznie trochę jest tych placów budowy popuszczone w jej okolicy, albo wstrzymanych przez sądy. Więc jeżeli by to wznowiło się i to wszystko by jakoś na nowo odżyło, według mnie to jest świetny strzał w dziesiątkę, bo chcę dalej po prostu powstanie nowe, kolejne centrum miasta, właściwie centrum tej części Śródmieścia i Żoliborza. No i miej nadzieję, że w przyszłości, jeśli to wszystko się połączy ładnie z Brudnem, mostem, ale chyba już za daleko odpłynąłem w przyszłość i wróćmy na ziemię. Jeżeli chodzi o wrócenie na ziemię, a właściwie podziemie, to w Olsztynie zostało dane do użytku przejście podziemne. Przejście podziemne na wszystkie perony, jeszcze bez nowego budynku dworcowego, ale na wszystkie perony, wraz również z przejściem na zatorze, bo tu mamy peron, ale wyjście na zatorze jest w końcu dane do użytku. Ja pewnie wpadnę do Olsztyna, bo Olsztyn bardzo mi w serduszku zapadł, więc najprawdopodobniej wpadnę do Olsztyna. Może i nagram ten dworzec i może też coś trochę więcej opowiadam o jakichś planowanych inwestycjach tramwajowych. Niemniej w Olsztynie działa już przejście podziemne, jak widzicie, są i schody ruchome, są i zwykłe schody, są już i windy, ale jeszcze nie wszystko funkcjonuje, jak widzicie, jest to pogrodzone, ale faktycznie można korzystać już z nowego przejścia podziemnego. Dobrze, bo faktycznie Olsztyn główny jest tak krok po kroku otwierany, no i to jest dobra informacja. Tymczasem, jeżeli chodzi o WKT-kę, od najbliższego miesiąca, czy tutaj od października do końca października pociągi będą jeździć dokładnie tak samo, jak jeździły we wrześniu. Czytaj mniej więcej co 15-30 minut w tygodniu, a w weekendy co 30 minut i wtedy będą jeździć po jednym torze pomiędzy Warszawa Śródmieście WKD, a Warszawa Reduta Ordona. Pomijając to, pociągi jeżdżą właściwie dokładnie tak samo, nie muszę mówić nic więcej. Tam jakieś zmiany są, jeżeli chodzi o honorowanie biletów, z tego co zrozumiałem, bo jeżeli jeździcie do Milanówka, to w weekendy pociągi pomiędzy Milanówkiem a Komorowem tylko mocno jeżdżą, natomiast ten czas czekania na pomiędzy pociągiem właśnie z Śródmieścia, a pociągiem właśnie w kierunku Milanówka na dowolnej stacji nie będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o długość biletu, czy po prostu i tak liczymy, że minus te 10 minut czekania na pociąg i w ten sposób możemy dojechać faktycznie do Milanówka. To jest dobra informacja, że WKT-ka jednak szanuje tych swoich pasażerów i również ich długość biletów, a nie, że po prostu jedziecie dłużej, bo po prostu jedziecie dłużej, tylko po prostu
chcę im oddać ten czas, żeby nie było, że te bilety są, no po prostu pewnie by te bilety wyszły już poza czas, no ale taka ciekawostka, jeżeli chodzi o wzajemne honorowanie biletów na tym odcinku. Więc jak coś, tak to wygląda, część pociągu będzie kończyć swoją trasę na Podkowie Leśnej Głównej, natomiast na całym odcinku pomiędzy Podkową Leśną Główną a Warszawą Śródmieście WKD pociągi będą jeździć w szczycie co 15 minut. Więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o te wszystkie informacje, do Milodówka pociągi będą jeździć co 60 minut. Tymczasem, jeżeli chodzi o TBM Anna, o której powiedziałem trochę wcześniej, wracamy do niej. Ona już tam sobie dwierci, drąży i tak dalej. Mamy trochę zdjęć już z niej faktycznie i tutaj tych prac. Jak widzimy, ten tunel faktycznie całkiem ładnie się prezentuje i tu mamy zakręt. Zakręt jest mniej więcej przy wentylatorni szykowej, więc ja już wam powiem, gdzie to jest. Spokojnie. Więc zakręt jest przy wentylatorni szlakowej, która się znajduje tam pośrodku pól. Filmometrze będzie w kolejnym miesiącu, bo poprzedni był chyba we sierpniu, z tego co kojarzę, ale to musimy sobie sprawdzić do mojej ramówki. Natomiast tak, mamy trochę zdjęć z samej tarczy, czyli jak ona tutaj faktycznie działa i funkcjonuje. Również z samej centrali, czyli z mostku, który się znajduje na samej tarczy. No i tak, ciekawostki, jeżeli chodzi o pracę, która tutaj jest realizowana aktualnie, jeżeli chodzi o TBM, jest dosyć ciekawa, bo aktualnie oczywiście drąży się w kierunku stacji metra Krzanów, natomiast przed samą stacją zatrzyma się w specjalnej komorze, w specjalnym miejscu, gdzie jest trochę wzmocniony grunt. To było realizowane podczas przerzucania tam ulicy, na czas realizacji prac serwisowych, wyciągnięcia tam śmieciągów i tak dalej. I wtedy faktycznie TBM będzie tam stać. I może oczywiście osoby z budowy nie będą wtedy się nudzić, jeżeli chodzi o całą ekipę z TBM-u. Oni wtedy się przerzucą na drugą tarczę, która aktualnie czeka cały czas na Karolinie i rozpoczną drążenie tego odcinka. Natomiast później wrócą ponownie do TBM-u przez stację metra Krzanów, zrobią ładne przebicie i później TBM będzie przeciągany przez całą stację, a potem ponownie wrócą do tamtej tarczy. Czemu jest aż tak duże zamieszanie w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą? Nie rozumiem, bo według mnie prace serwisowe mogliby zrobić na spokojnie przed właśnie już samym właśnie, znaczy po samym przebiciu. W sensie najpierw dokończmy jeden tunel, przebijmy się, róbmy pracę serwisową i razem przeciągając całą tarczę przez całą stację metra Chrzanów, a później dopiero w tym czasie drążmy drugą tarczą cały odcinek. Czemu to jest robione w taki jakiś pokręcony sposób, raz tą, raz tą, raz tą? Nie wiem. Jakby domyślam się, że chcą jakąś zrobić konferencję sobą i oficjalnie ładnie to przebić, może jeszcze pomalować tą tarczę, żeby się po prostu ładnie wyglądała podczas przebicia, ale to tylko łącznie moje koncepcje. Natomiast jest trochę dziwna sytuacja, może ja czegoś nie wiem, podczas realizacji poprzednich odcinków, ale ja takich informacji, że w ten sposób to jest robione, to nie. Zresztą poprzednio były dwie ekipy, które dzięki którym obydwie tarcze cały czas działały jednocześnie. Teraz jest realizowane taniej, czyli jedna duża ekipa realizuje po prostu najpierw jedną tarczę, a później drugą tarczę, no przez co ta cała budowa też trochę będzie dłużej realizowana, jeżeli chodzi o odcinki tunelowe, niż przy poprzednich pracach. No ale jak coś, tak to faktycznie wygląda. Z ciekawostek, jedna tarcza TBM, jeżeli chodzi o całą głowicę, całą część tarczy, środkową, tą, która wierci, robi dwa obroty na minutę. No i oczywiście sam cały element, jeżeli chodzi o ring, składa się z pięciu elementów, jeżeli chodzi o pierścienie, wraz z klinem, który po prostu łączy całość w jeden element i 15-20 metrów jest realizowanych na dobę. Natomiast sama ta TBM potrzebuje 2,5 MW na godzinę, żeby po prostu pracować, czyli mniej więcej tyle, ile 15-tysięczne miasto. Jak oni to obliczyli, nie wiem, natomiast taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to. No i oczywiście jest tam 16 par siłowników hydraulicznych o mocy zainstalowanej. Moc zainstalowana to jest 1200 kWh, więc takie ciekawostki, jeżeli chodzi o to. No i oczywiście mamy tutaj 4 brygady, 12 pracowników, 48 osób na całą zmianę, czyli 4 zmiany są w ciągu doby. Jak i powiedziałem, to jest połowa tego, co było poprzednich odcinkach, bo po prostu wtedy cała ekipa była podwójna, czyli 48 osób razy 2 i wtedy po prostu te dwie ekipy jednocześnie pracowały na jednym i drugim odcinku, dzięki czemu pracowało te 96 osób, jeżeli chodzi o całą obsługę samej tarczy. No teraz jest to realizowane trochę inaczej, więc jak coś, taka ciekawostka. Tymczasem, jeżeli chodzi o kolejne informacje, to aktualnie jest realizowany ponownie remont Alei Komisji Cannes i to jest ostatni odcinek, jeżeli chodzi o tę realizację, czyli w aktualny weekend 27-30 września są realizowane tam prace, dlatego też linie autobusowe 192, 136, 503 wraz z linią 217, 263, 148 i 179 czy N86 jadą trochę objazdami.
przez zamknięcie ulicy Płaskiej, Wamińskiego i tam odcinek Bartolego i Goworka, przez to, że jest po prostu brak wjazdu w jednym odcinku. Linie autobusowe 118, 119, 131, 138, 141, 167, 168, 172, 519, 522, N31, N37 i N81 jadą aktualnie objazdami i na okrągło, więc jak coś tak wygląda tutaj ta sytuacja, jeżeli chodzi o to. Tutaj mamy organizację ruchu, jeżeli chodzi o noc. Znaczy, jeżeli chodzi o piątek, to już jest za nami, więc wam pokażę, jak to wygląda aktualnie. Na autobusy po prostu wszystkie jadą aktualnie obie na okrągło. Tu jest jakąś ciekawą pętlą, 119 w tym miejscu. Na okrągło jeszcze całkowicie jadąc. Natomiast aktualnie po prostu autobusy nie mogą przejechać też Lagowiecką, więc po prostu jadą, omijają ten cały odcinek na okrągło i później wjeżdżają tutaj wyspę Cerową. Część autobusów jeździ już też aktualnie przez, dzięki czemu, ulicą Dolną. Natomiast niemniej jest to pokręcone, jeżeli chodzi o te wszystkie objazdy, co możemy zepsować na tym oto i schemacie. Jeżeli chodzi o inne kolejne zmiany, to jest właśnie Warszawa, gdzie mamy już oddane do użytku schody na Warszawę Gocławek i jutro od poniedziałku będą one udostępnione, w sensie inaczej. Od poniedziałku autobusy będą się zatrzymywać, no i domyślam się, że dlatego też od poniedziałku te przejście będzie dostępne. Czytaj, ekrany akustyczne zostały zdjęte i została dostosowana infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę rowerową i przystanki do bezpiecznego przechodzenia. A tego też linie autobusowe 402, 514 i 520 będą się zatrzymać na tym przystanku na żądanie na razie, ale i tak będą się w ogóle zatrzymywać na tym przystanku autobusowym, czyli PKP Gocławek, i to będzie nowy, wygodny bardzo węzeł przesiadkowy. Faktycznie muszę przyznać, że to będzie naprawdę całkiem wygodne miejsce, jeżeli chodzi o przesiadki w tym miejscu. Więc jak coś, taka ciekawostka. A jeżeli chodzi o autobusy tam obok, też oczywiście zatrzymują na pętli autobusowej, jeżeli chodzi o linię 188 i 202. Tymczasem w aktualny weekend, czytaj, w niedzielę jest organizowany maraton i dlatego też 46. tutaj maraton warszawski jest realizowany. Są ograniczenia w ruchu właściwie w całej Warszawie. I ja wam nie będę wyliczyć tych wszystkich linii autobusowych, bo po prostu powiem wam, że właściwie wszystko, jeżeli chodzi o kolizje z tramwajami i autobusami, może być zamknięte. O ile sama trasa maratonu jest, jak widzicie, obejmująca jedną i drugą stronę Wisły. Całkowicie niektóre mosty, albo po części, i most Świętokrzyski, i most Poniatowskiego, i most Gdański po części jest pozamykane. Ruchy tramwajowe poznikają i tak dalej. No w skrócie właściwie jeden wielki armagedon w całej Warszawie. Również jeżeli chodzi o Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Pragę Północ, Pragę Południe. Właściwie wybierzcie sobie w dzielnicę, to coś tam się znajdzie. Centrum, bo tam dalej to może niekoniecznie. Niemniej faktycznie przygotujcie się na to, że faktycznie dosyć to duże będzie pograniczenie. Nawet do godziny pierwszej jutro w poniedziałek będzie zamknięty odcinek tutaj ulicy Świętokrzyskiej, więc faktycznie całkiem pokaźnie. I jeżeli chodzi o odcinek tutaj Emilii Plater. Niemniej, jak coś, we wszystkich tych miejscach, jak widzicie na załącznym obrazku, oczywiście będzie specjalna granica ruchu, tramwaj będą jeździć inaczej, autobusy i objazdami, wszystko będzie jeździć zupełnie inaczej, także spodziewajcie się niespodziewanego, nie będę wam wymieniać tych zmian, bo jest tego po prostu zbyt dużo. Niemniej, jak coś, sytuacja dzisiaj jest dosyć mocno napięta. Tymczasem, jeżeli chcielibyście mieć taki plakat Warszawa po Wiśle, który wisi tutaj o mnie na ścianie, możecie go kupić od partnera kanału, który jest Koleo. I tutaj też się pojawiło, jak i w poprzednim filmie tego napisu nie widzieliście, bo był za mną schowany. Teraz jest ładnie wyeksponowany wraz z moim logo i budową w Warszawie. Jeżeli chcielibyście kupić ten plakat, możecie go kupić oczywiście na stronie partnera kanału, którym jest Koleo, czyli na stronie sklep.koleo.pl. Macie do niego link w opisie, jak zawsze. No i proszę bardzo, całkiem ładne Powiśle pokazujące się i prezentujące. Swojego ciekawostka, może tego nie wiecie, jeżeli chodzi o samą stację Powiśle, czy przystanek kolejowy Powiśle. Od góry, od strony śródmiejskiej, jeżeli chodzi o tą część właśnie mostu, to tam od góry macie zwykłe schody i tyle. Nie ma oczywiście win, no bo to jest stara średnica. Natomiast od dołu, od tej strony, którą właśnie w tym miejscu widzimy, możecie, jeżeli macie rower bądź monocykl elektryczny, jak ja, czy jakikolwiek inny pojazd, wprowadzić go po szynie, która się znajduje przy schodach. Taka ciekawostka, może tego nie wiedzieliście. Podobnie jest na Ochocie, na części, która jest mniej użytkowana, są szyny. I według mnie te szyny powinny być znajdować się na wszystkich stacjach w całej Warszawie, bo windy często nie działają, a wchodzenie z pojazdami, które często są dosyć ciężkie, po prostu może być w ten sposób o wiele wygodniejsze, jeżeli chodzi o połączenie z pociągami. Natomiast taka ciekawostka, na Powiślu od dołu można na spokojnie wprowadzić pojazdy po szynie. One się znajdują i na jeden, i na drugi peron, i na całym przejściu podziemnym. Więc taka ciekawostka. Tymczasem już przechodzimy do demo. Prawie kończymy tam mniejsza z tym, ale jeszcze chwileczka. Zielona i bezpieczna filtrowa. Aktualnie tam trwają i są realizowane prace. Również są zmiany, jeżeli chodzi o parkowanie miejsc dla samochodów. Aktualnie możemy zobaczyć faktycznie, że tutaj trochę tych elementów nowych zielonych się pojawia. Oczywiście torbisko tramwajowe będzie nowe, wyasfaltowane.
tak jak to w tym miejscu ma miejsce. No chyba coś mi się zdjęcie nie chce załadować. No trudno, to ja wam pokażę tak pokrótce. Faktycznie możemy zobaczyć, że tutaj się pojawia nowy pas zieleni w tym miejscu na całym odcinku, jeżeli chodzi o przedział pomiędzy torowiskiem tramwajowym a częścią samochodową. Również całkowicie tutaj nowe chodniki się pojawiają na części, gdzie wcześniej samochody parkowały. I też oczywiście mnóstwo nowych drzew. O, że zdjęcie się załadowało, więc możecie zobaczyć, czy kolejne zdjęcie. No, tu właśnie widzimy te przejście dla pieszych, tak jak też są całkowicie zamknięte dojścia. Oczywiście dojście do posesji jakoś są pozostawione, ale ta jakość to bym powiedział no, w kiepskim stanie. Niemniej, jak mówię, możecie zaobserwować trochę faktycznie tych prac, tutaj jest analizowany. Ten pas zielący tutaj chyba był, pokazałem palcem, wy tego nie widzicie. Ale wydaje mi się, że nie aż na tak dużym zakresie, jak aktualnie to jest tutaj realizowane. No oczywiście nowe chodniki, jak widzicie, też się tutaj pojawiają. Zerknijmy sobie na kolejnych zdjęciach, czy ten pas zieleni, dzielący właśnie torowisko, to nawet od jezdni jest. Na tym zdjęciu nie mamy, może kolejne. Tu mamy chodniki nowe i na ostatnim zdjęciu może coś będzie. Dawaj. No śmiało, internet. Nie wiem, że jestem w domu. No nie, nie miałem. No ale no, wydaje mi się, że ten pas zieleni trochę został wyciągnięty, przynajmniej na tym jednym zdjęciu. Tymczasem aktualnie trwa drugi etap, jeżeli chodzi o frezowanie ulicy Broniewskiego. Właściwie ten drugi etap został zakończony. Mniejsze prace są tam realizowane, jeżeli chodzi o trasy tramwajowe i tak dalej. Tramwaje, że tam zamierzają wydłużyć przystanek tramwajowy Park Olszyna wraz również z zmianą, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Dlatego też trochę tych prac tutaj będzie realizowanych w najbliższym jeszcze czasie. Jeżeli chodzi o wydłużenie przystanku, to jest planowane dopiero na przełom września i października 2023, czyli właściwie teraz. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe prace, tam one właściwie już są zakończone. Więc jak coś, nowe elementy, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, namalowane oznakowanie poziome i pionowe, pionowe nie, oczywiście nie malowane, mamy w tym miejscu, więc to jest dobra informacja. Idąc dalej, wracamy na komisję KEN i tu możemy zobaczyć, że sobie właśnie na LA KEN, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zamknięcie. Jak widzicie, ruch jednokierunkowy, tylko da się wyjechać i da się dojechać. No, całkiem ciekawa sytuacja. Co jeszcze dalej możemy zaobserwować? Dalej możemy zaobserwować wracający ruch na ulicę Ordona, ale to tutaj od poniedziałku. Aktualnie trwa tam frezowanie i przez cały weekend nie ma właściwie ruchu na Ordona. Natomiast to nie zmienia faktu, że na Ordona właśnie teraz nie ma ruchu, bo tam jest malowany, znaczy jest smarowany cały nowy asfalt i od poniedziałku będą już tam, będzie ruch po nowych dwóch jezdniach, środkowa tymczasowo będzie likwidowana i oczywiście będą prace przesunięte na środkową część, zatoczki auto, jeżeli chodzi o parkowanie i pozostałe prace, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych i chodniki. Budowa ma się zakończyć, tak jak możecie się spodziewać, no nie wiadomo kiedy, niemniej nie będzie to trwać raczej dłużej niż do końca tego roku. Tymczasem remont dróg w Ursusie jest aktualnie realizowany. Prace są realizowane, jeżeli chodzi o dwie ulice Adamieckiego i ulicę Obrońców Helu. I te dwie ulice są zamknięte w aktualnym tygodniu, czytaj do 5 października. Tymczasem trwa przebudowa ulicy Malczewskiego na warszawskim Mokotowie. Te prace będą realizowane dużo dłużej, bo zaczynamy się od poniedziałku teraz, jeżeli chodzi o październik. Tu Ursus się też zaczynamy od poniedziałku jak coś. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Malczewskiego, będą prace realizowane dłużej, bo do 2 grudnia. I ten cały odcinek w tym miejscu będzie zamknięty, tam oczywiście jest poprawione, jeżeli chodzi o parkowanie, nowa nawierzchnię asfaltową i też trochę zieleń będzie ustawiona po nowemu. Tymczasem, jeżeli chodzi o pozostałe zmiany, to właśnie jak powiedziałem, na Lei Waszyngtona będzie remont tramwajowy i remont tramwajowy obejmuje zamknięcia w tym miejscu i zwężenie do jednego pasu w każdym kierunku, jeżeli chodzi o Aleję Waszyngtona i zamknięcia wjazdu z ulicę Kinową, to będzie realizowane. I później też te prace ogólnie będą wyciągnięte, jeżeli chodzi o prace drogowe, bo prace tramwajowe są realizowane przez miesiąc. A właściwie przez mniej niż miesiąc, zakończą się w połowie mniej więcej października, no tam bliżej 20. Natomiast jeżeli chodzi o prace drogowe, one będą realizowane i na środku jezdni, później w innych miejscach cały czas, już nawet po wznowieniu ruchu tramwajowego. Na przykład w weekendy będzie tylko i wyłącznie zamykana ulica Międzynarodowa, a pomijając weekendy będzie to cały czas przejezdne, więc te prace tutaj będą realizowane w różnych tych miejscach. Tymczasem na Aleje Chizimskiej zaczyna się pierwszy etap, jeżeli chodzi o budowę tramwaju do Warszawy Zachodniej. Będzie zwężenie, bo będzie realizowana przewiązka na środku jezdni, a później w kolejnych tygodniach zobaczymy najprawdopodobniej ruch po nowemu. Film z Warszawy, z tramwaju do Warszawy Zachodniej pojawi się już w nowym miesiącu, ale z tego miesiąca po prostu tego wszystkiego nie zmieszczę. Najprawdopodobniej koło wtorku bądź... wtorku to nie, koło środy bardziej jak coś. No i na koniec
Wielkie otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej rozpocznie się 25 października, więc przygotujcie się już niedługo. Ja do Muzeum Sztuki Nowoczesnej wpadłem trochę wcześniej, z tego co wiem, i pokażę wam całość, jak wygląda od środka, więc by zobaczyć te nowe przestrzenie, jak to wygląda. Wiem, że krytyków was w komentarzach jest dużo, ale mniej więcej podobnie jak nawet z osobami, które lubią ten budynek. Ja wam powiem osobiście, że na razie wam nic nie powiem w tym temacie, co o nim sądzę, bo po prostu chcę zobaczyć cały obraz, nie tylko jeżeli chodzi o zewnętrzne, ale również wnętrze, a tylko widziałem na razie parter i kino. Kino robi wrażenie, parter również robi wrażenie. Ta biel jest ciekawa, zobaczymy oczywiście jak z utrzymaniem tego, ale jak powiedzieli to już na konferencji prasowej, ja to już wiem od dłuższego czasu, to jest biały beton, więc de facto tylko i wyłącznie trzeba go umyć, nic więcej nie trzeba z nim robić. Natomiast jak coś, faktycznie taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to w tym miejscu będzie miało otwarcie już niedługo, 25 października, i na początku będzie dosyć nawet ładnie bezpłatne. Tymczasem na koniec, jak ja powiedziałem, film z tramwaju do Warszawy Zachodniej pojawi się w najbliższych dniach, czytaj dzisiaj wieczorem. Przelot będzie oczywiście później, nie będzie film odcinku przy Rakowieckiej, bo po prostu tam nie udało mi się polatać i dogadać z SOP-em, jeżeli chodzi o pozwolenia. W najbliższych dniach film z tramwaju do Warszawy Zachodniej, z Warszawy Zachodniej, no i całe nowe centrum Warszawy, jeżeli chodzi o ulicę Chmielną, jeżeli chodzi o, oczywiście o Plac Powstańców Warszawy, o nową ulicę Złotą i Zgodę, o tunel ulicy Złotej, który jest likwidowany, o Plac Centralny, który też jest aktualnie realizowany. Również będą filmy jeszcze z pozostałych inwestycji, które są realizowane, czyli z LK7 wraz z również z Warszawą Gdańską, gdzie się rozpoczyna przebudowa. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o kluczowe inwestycje, które czekają. Jeżeli chodzi o Poznań, Poznań tak długo czeka, że ja go trochę inaczej nagram, więc to się na spokojnie przygotujcie. I też na początku miesiąca pojawi się film z zeszłego miesiąca, na początku października pojawi się film z sierpnia, jeżeli chodzi o budowę drugiego łódzkiego tunelu, jeżeli chodzi o średnicę. Tam te ujęcia nie są aż tak stare, w sensie tam się dużo nie zmienia do tej budowy, bo de facto jest tylko jeden plac budowy, który się najwięcej zmienia. Niemniej to też wam się postaram pokazać w już najbliższym materiale z właśnie kolejnej łódzkiej średnicy. To jest ciekawe, bo film z łódzkiej średnicy z tego miesiąca pojawił się wcześniej niż z poprzedniego miesiąca, no ale to są dwie inwestycje, więc de facto tak to może być też realizowane. Tymczasem, jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, jak już to zrobiło ponad 17 549 osób. Ciekawostki powiem takie, że dla wspierających niedługo zaczną się pojawiać gadżety również, które będą dostępne od konkretnych poziomów, jak i również raz rocznie będę mieć coś dla was dostępne, jak się spotkamy osobiście w trakcie jeszcze nowych spotkań, które będą organizowane na pewno dwa razy w ciągu roku dla wszystkich, a później będą też realizowane części oczywiście dla tych wyższych poziomów, które tam są pokręcone. Dla wyższych poziomów będzie też więcej tych gadżetów, więc tego co ciekawe będzie zrealizowane. Więc to będzie się dziać już niedługo, więc zachęcam jak coś do zostania patronami Awizynosza. Dla was nie tylko rocznie gadżety już niedługo, ale również będą też, czy cały czas są filmy za kulisami, które trochę zwolniły ostatnio, bo byłem na wyjeździe na działce swoje, więc tamtymi się rzeczami zajmowałem. No i co mogę powiedzieć? Rozpoczęcie października będzie dosyć potężne, jeśli chodzi o inwestycje. I w tym tygodniu mieliście trochę filmów, które czekały od długo, czyli Park nad Pow, Park Żydański wraz również z wiaduktem ulicy Kamieńskiej, więc już prawie chyba żadna inwestycja, która czeka na publikację, nie jest w kolejce. Pomijając jakieś filmy, które się pojawiają bardziej cyklicznie. A jeżeli chodzi o film z S7, bo mnie męczycie o niego, w tym miesiącu nie będzie, a w październiku on się pojawi w drugiej części października, bo aktualnie nie da się dojechać tam dalej. W sensie do Modlina się dojedzie, kawałek dalej się dojedzie, ale ja muszę pojechać dalej, jeszcze dalej, i tam nie dojadę pociągiem, ażeby nagrać całą trasę, bo chcę nagrać tym razem cały odcinek. Muszę mieć po prostu dojazd pociągiem, bo ile na monocyklu przejadę te 100 km, to ja bym wtedy potrzebował zrobić mniej więcej 100 km, a 100 km to wiecie, jakiś tam dystans, jakby ja też jeżdżę szybciej wzdłuż nagrywania, więc niestety muszę chwilę poczekać. No 120 km, ale 120 km się robi, jak się jedzie spokojnie, jak ja jedę trochę szybciej, to ten dystans się trochę oczywiście zmniejsza, tak nie wiem, do 90 km, a nie chcę robić tego co ostatnio, bo ostatnio dosyć mocno się wykatowałem, jeszcze się spaliłem, więc no teraz przynajmniej pogoda jest jakaś sensowna. W sensie się zrobiło zimno, ale ja osobiście wolę, jak jest zimno niż gorąco, bo da się wytrzymać tych warunków. Po prostu się ubierasz bardziej i tyle. No, cieknie katar z nosa, ale po prostu można nagrywać w każdych warunkach, wystarczy się tylko mocniej ubrać. Przynajmniej to jest moje osobiste odczucie. No i niedługo więcej też innych bajerów zobaczycie na kanale. I Olsztyn będzie i pewnie w październiku na razie na spokojnie powiem Kraków będzie. I Łódź. I jeszcze będę się was pytać, bo Kraków i Łódź będzie w konkursie.
jeżeli chodzi o inwestycje. Z którego miasta będziecie chcieli zobaczyć więcej tych materiałów? A, zresztą szczegóły niedługo. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!